Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie i chęć wysłuchania mnie. Chciałbym zaprezentować tutaj dzisiaj refleksje i postępy z prac nad integracją danych statystycznych i kartograficznych z drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku. Jako slajd tytułowy przyszła mi taka analogia, że to jest właściwie układanie puzli składających się z danych spisowych i danych kartograficznych. To znaczy, myślę, że można to nazwać puzzlami, dlatego że one są już dobrze przycięte, uformowane i trzeba je po prostu wstawić we właściwe miejsce, no ale przy tak dużej liczbie tych puzli nie zawsze jest to łatwe. Chciałem zaznaczyć, że okres, który mnie tutaj interesuje, to jest od połowy XIX wieku do początku XX wieku. Przyznam, że wcześniejsze okresy to nie nazwałbym tego puzzlami, ale to jeszcze większą łamigłówką. Późniejszy okres też nie do końca jest taki łatwy, chociaż już jest bardzo zbliżony do tego, który dzisiaj Państwu przedstawię. I myślę, że właśnie ten okres, początek 1857 roku można uznać za początek ery takiej nowoczesnej statystyki, nowoczesnych danych. Mnie jako geografa, jestem geografem fizycznym, ale nieco przeszkadzało mi to, że nie mogę dopasować różnych danych historycznych do swoich analiz w łatwy sposób. To się zwykle da zrobić dla małego obszaru, jednak dla poznania kontekstu trzeba zobaczyć większą, a nawet jeśli się da całość tej układanki. Czyli dla mnie jako geografa brak właściwych i szczegółowych jednostek odniesienia przestrzennego jest taką barierą dla analizowaniu i kartograficznej wizualizacji danych. Dla większości geografów mapa jest zarówno narzędziem badawczym, podstawą analiz przestrzennych, jak i formą prezentacji wyników badań. No i w czasach technologii cyfrowych mapa nie jest dziełem statycznym. Nie musimy się zdawać na to, że ktoś zredagował mapę i w taki sposób nam ją przedstawia, ale stała się dynamiczną bazą danych, która integruje geometrię obrazu i liczne atrybuty i można tam tworzyć różnego rodzaju relacje, zapytania, no, między innymi dzięki systemom informacji geograficznej. No i myślę, że mapy zwiększyły swoją pojemność informacyjną i możliwości dokonywania złożonych analiz i wizualizacji. I przez to no, geografia pomogła, myślę, historii włączyć tamte dane we współczesny obieg naukowy. Obecnie wzrasta zapotrzebowanie na cyfryzację danych historycznych i udostępnianie ich w postaci baz danych. Nie pracuję sam, pracuję w ramach większego zespołu historyków, geografów, tutaj kolorami czapek studenckich uniwersytetu są zaznaczone osoby szmaragdowo z Wydziału Geografii i Geologii, na niebiesko z Wydziału Historycznego i też jest kolor karmazynowy Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Niektóre osoby, ponieważ ten mój projekt trwa dosyć długo, to zmieniły barwy wydziałowe. I ten projekt jest finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Mam nadzieję go zakończyć już w tym roku. On się nieco przeciągnął ze względu na ten ogrom danych i troszkę przez pandemię, ponieważ mamy ostatni etap tworzyć, udostępnić te dane, no ale wszystko jest na dobrej drodze, myślę, o czym postaram się Państwa przekonać w czasie tego wystąpienia. Obszarem badań są dwa terytoria Galicji i Śląska Austriackiego. To są kraje koronne. Galicja w pełnej nazwie Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwem Oświęcimia i Zatoru.
obejmowała tereny włączone do Cesarstwa Austrii w wyniku pierwszego rozbioru w 1772 roku oraz Rzeczpospolitej Krakowskiej wcielonej w 1846 roku, z późniejszym wyłączeniem Bukowiny. Od 1849 roku istniało Księstwo Bukowiny. Drugi obszar, Śląsk Austriacki, no i głównym miastem oczywiście był Lwów, Galicji i Kraków. Początkowo dzielono Galicję na Galicję Zachodnią i Wschodnią. Później te podziały nieco straciły na znaczeniu wraz z reformami administracyjnymi. Drugim obszarem jest Śląsk Austriacki, złożony ze Śląska Cieszyńskiego i Śląska Opawskiego. Śląsk Cieszyński jest nam bardziej znany, połowa jego jest obecnie w terytorium Polski. Śląsk Opawski, nie rezygnowałem z niego ze względu na spójność tych regionów historycznych, to był jeden organizm. No i te obydwie kraje, Galicja i Śląsk Austriacki, były krajami koronnymi w ramach monarchii austriackiej, później austro-węgierskiej. Śląsk Austriacki oficjalnie nie był pod zaborami, to znaczy ten teren na zachód od Bielska dostał się we władanie Habsburgów na skutek wygaśnięcia dynastii Piastów na Śląsku Cieszyńskim w 1653 roku, a Śląsk Opawski na skutek uwarunkowań gospodarczych księstw opawskiego, karniowskiego i nyskiego. Ostatecznie granice Śląska zostały ustalone w wyniku wojen austriacko-pruskich w połowie XVIII wieku. No, były to kraje kontrastowe w ramach monarchii pod względem powierzchni i liczby ludności. W 1857 roku Galicja zajmowała 78 tysięcy, prawie 500 kilometrów kwadratowych i 4,5 miliona mieszkańców, a Śląsk tylko 5 tysięcy kilometrów kwadratowych i niecałe pół miliona mieszkańców. Do końca 1910 roku ludność Galicji zwiększyła się do 8 milionów, ponad 8 milionów, a Śląsk Austriacki do ponad 750 tysięcy. Współcześnie obszar 59% obszaru dawnej Galicji należy do Ukrainy, 40,5% do Polski. Z kolei 80% Śląska Austriackiego, zarówno Opawskiego, jak i Cieszyńskiego, należy do Czech, około 19,6% do Polski. I w sumie w granicach dzisiejszej Polski znajduje się 39% powierzchni tych dwóch krajów koronnych. Tak jak Państwu wspomniałem, w przypadku danych powstających od połowy XIX wieku, danych historycznych, możliwa, moim zdaniem, jest organizacja ich w rozdzielczości porównywalnej ze współczesnymi wielkoskalowymi danymi kartograficznymi i bazami, które udostępniają takie urzędy jak GUS czy Czeski Urząd Statystyczny. No i jeśli jednak te opracowania nie zawierałyby części kartograficznej przebiegu granic administracyjnych, to odbiorca może mieć trudności z jednoznaczną identyfikacją takich obszarów, do których odnoszą się dane społeczne, gospodarcze, ponieważ w wielu przypadkach sama nazwa już nie wystarcza. Są różne pułapki dotyczące nazw historycznych, zmiany oczywiście językowej, zarówno z wersji ukraińskiej, jeszcze zapisanej cyrylicą, jak i z wersji niemieckiej, obecnie czeskiej. Także na te trudności w rekonstrukcji jednostek odniesienia przestrzennego oraz odtwarzaniu zmian granic zwracano uwagę w wielu publikacjach. No oczywiście skala trudności wzrasta tym bardziej, im odleglejsze są badane czasy. No niemniej jednak XIX wiek to jest rozwój kartografii. Mapy zaczęły bazować na naprawdę solidnych podstawach, ujednoliconych instrukcjach, solidnych podstawach matematycznych, udoskonalonych przyrządach pomiarowych, sieci triangulacyjnej. No, a przede wszystkim dane statystyczne po zorganizowanym w 1853 roku Międzynarodowym Kongresie Statystycznym w Brukseli. Tam zostały przedstawione zasady normalizacji i unowocześnienia spisów ludnościowych,
między innymi zbierania danych imiennych i opartych na ludności rzeczywistej, no i dziesięcioletnich powtórzeniach. No i spisy przeprowadzono w Austrii i Austro-Węgrzech w latach 1857-69, no i potem co 10 lat 80, 1890, 1900, 1910. I o ile ten spis 1857 roku jest jeszcze kontrowersyjny, no to na pewno od 1869 roku te spisy można uznać za spisy nowoczesne. No, zdawano sobie sprawę już w czasie, kiedy zbierano te dane. Jest taka przedmowa w jednym z właśnie publikacji, która udostępnia te dane, że celem tych danych jest pomoc geografom, topografom, badaczom języka, historykom, statystykom, żeby mogli zasilać te dane, no i pewnie podejmować decyzje oparte na danych aktualnych. No oczywiście Galicja była kolebką rozwoju statystyki w Polsce. Tutaj wspomnę kilka osób, między innymi Tadeusz Pilat, Tadeusz Romanowicz, Józef Kleczyński, Kazimierz Władysław Kumaniecki czy Józef Buzek. Oni podłożyli i solidny fundament pod działalność, pod zbieranie danych statystycznych. Oczywiście teraz można się zastanawiać, ja się spotkałem kilkakrotnie już z takimi opiniami, dlaczego mam sentyment do Galicji, czy jakby jest to jakieś, powiedzmy sobie, sentymentalne odniesienie. Teraz oczywiście jest zbieg okoliczności, że wiele marek handlowych zaczęło się nazywać Galicja. No to jakby wzbudza taki niepokój, czy chciałbym żyć pod zaborami. No ja stanowczo mówię, że na pewno nie. Natomiast mnie interesują dane, które w wielu momentach pomagają nam zrozumieć i zarówno społeczeństwo, no a ponieważ jesteśmy w Karpatach, które myślę, że i to w takiej części Karpat, które jest bardzo silnie podlega antropopresji, i tutaj człowiek działa właściwie w większości obszarów, no to takie dane są nam pomocne w zrozumieniu pewnych zjawisk, także przyrodniczych, które są wywołane jakby działalnością człowieka. I tutaj Państwu pokażę, że te dane były intensywnie używane w odpowiednim czasie, to znaczy te dane wzbudzały bardzo duże zainteresowanie po I wojnie światowej, kiedy na przykład ustalano granice i w archiwach amerykańskich możecie Państwo bez problemu znaleźć liczne mapy przedstawiające sytuację w tamtych czasach, czyli przede wszystkim różnego rodzaju dane ludnościowe, dane gospodarcze. Przede wszystkim zajmowała się tym amerykańska komisja do negocjacji pokojowych i właśnie do ustalenia, proponowania granic administracyjnych. I można spotkać tam w tych archiwach przeróżne mapy, zarówno dotyczące przemysłu, ludności, depozytów, które miała ludność. Także te mapy są bardzo ciekawe. Dzisiaj to zainteresowanie odżywa sporadycznie i to przy okazji ciekawych wydarzeń. Tutaj Państwu prezentuję kilka fragmentów z mass mediów, takich dotyczących granicy polsko-czeskiej. W tamtym roku miała tak zwana inwazja na Czechy, właśnie na granicy Śląska Opawskiego w Pielgrzymowicach. Pelchrimowice i Pielgrzymowice to są dwie miejscowości rozdzielone granicą. Dawniej należały do właśnie zaboru pruskiego i austriackiego. I tam polscy żołnierze zaanektowali kapliczkę. Oczywiście były tłumaczenia, interwencje, że to był winien koronawirus już.
Czasami pojawiają się też informacje, że Czechy żądają, chcą dostępu do morza. Może nie żądają, tylko jakby chcą dogadać się. To też jest wynik historyczny, dlatego że Czesi mają dostęp do morza, może Państwo to wiedzą, i korzystają przede wszystkim z portu w Hamburgu. Co prawda po I wojnie światowej Czesi dostali na podstawie jednego z artykułów, Czesi uzyskali dostęp do portu w Hamburgu i Szczecinie na okres 99 lat, także ten okres najmu, dzierżawy kończy się za kilka lat, bodajże w 2028, i Czesi myślą o tym, żeby połączyć Ostrawę z Odrą i umożliwić spływanie, właśnie polepszenie tej drogi wodnej. No, jest jeszcze taki epizodyczny, nierozwiązany konflikt polsko-czeski, ponieważ spora część granicy polsko-czeskiej była ustalana, korygowana w latach 50. XX wieku, i Czesi do tej pory są nam winni 368 hektarów ziemi. No i do tej pory chyba obraduje komisja, która rozstrzyga, gdzie nam Czesi oddadzą tą ziemię. Była propozycja w okolicach Turoszowa, przepraszam, i Bogatyni, no ale Czesi nie chcą się na to zgodzić i proponują gdzieś w jakimś obszarze górskim. No, pojawia się też przy okazji rocznic różnego rodzaju odniesienie historyczne. Przy okazji różnych wydarzeń społeczno-gospodarczych zazwyczaj odnosimy się do dawnych granic zaborczych. Czasami te granice zaborcze pojawiają się w jakichś analizach społeczno-ekonomicznych, i tutaj przykład z wyborów z 2007 roku, kiedy granice nawiązują do dawnych granic zaborczych. No, niemniej jednak też jest w historii dosyć duży zwrot na zorientowanie przestrzenne, czyli historycy starają się odnosić swoje wydarzenia, fakty do przestrzeni. I tutaj są przykłady bieżących projektów, kilku bieżących projektów, bo jest ich naprawdę dużo, które jakby podejmują taką tematykę rekonstrukcji danych historycznych. Między innymi są akurat Uniwersytet w Cambridge rekonstruuje jednostki administracyjne dawnej Francji powiązane z komunikacją. Jest przykład portalu Histogiz, który też udostępnia dane z monarchii austro-węgierskiej. No i jest przykład Atlasu Fontium, który prezentuje dane z dawnej Rzeczypospolitej. Tu jest, tak jak powiedziałem, większe wyzwanie rekonstrukcji na podstawie przede wszystkim źródeł pisanych, bo te mapy są bardzo orientacyjne. Także te projekty są podejmowane i cieszą się dużym powodzeniem. No, my w ramach tego projektu, odwołam się tylko krótko do tego, co prezentował w poprzednim miesiącu pan dr Kain na forum Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Pozyskiwaliśmy dane z map w formie wektorowej, to znaczy wektoryzowaliśmy różne obiekty, i myślę, że tutaj jest to bardzo czasochłonne, żmudne, też obarczone wieloma problemami. Ja o tym nie będę mówił, o pozyskiwaniu obiektów, tych, o których mówi pan dr Kain, ale przypomnę tylko, że były to linie kolejowe, drogi czy budynki, indywidualne budynki mieszkalne z XIX wieku. Te wszystkie dane są zamieszczone w otwartych repozytoriach, także jeśli państwo chcecie, to zachęcamy do ich korzystania. To są dane też, na których jest oparta też analiza jakości tych danych, to znaczy staramy się powiedzieć, jak wiarygodne są te dane i jak zgrywają się, powiedzmy sobie, jak są zintegrowane z innymi danymi. Ja chciałem przede wszystkim na tym wystąpieniu powiedzieć co nieco o jednostkach odniesienia przestrzennego. Akurat to mnie najbardziej zainteresowało w ramach projektu.
No i oczywiście przy opracowaniu dużego i podzielonego współczesnymi granicami państwowymi obszaru pojawia się dylemat, no, na jakim poziomie odniesienia przestrzennego można te dane opracować. Nawiązując do podziału terytorialnego, do różnych danych, no, można rozważyć kilka możliwości. Tutaj pokazuję kilka tylko przykładów. Oczywiście historia pracy z danymi katastralnymi jest bardzo długa i tutaj, czy danymi spisowymi na poziomie jednostek, konkretnych osób jest bardzo długa i tutaj na pewno wspomnę pana profesora Bromka, profesora Luchtera, panią doktor Zyblikiewicz. Pokazuję tutaj część współczesnych projektów, to znaczy jeśli przyjmiemy poziom odniesienia katastralny, no to nie jesteśmy w stanie opracować terenu, który jest zbliżony do dzisiejszych Czech. To znaczy, to nam zajęłoby bardzo dużo czasu. Przykładowo Wolski opracowywał 60 km kwadratowych, Wnęk opracował centrum Krakowa, Afek opracował 230 km kwadratowych. Także raczej to są setki kilometrów kwadratowych, dziesiątki lub setki. Natomiast Austriacy podjęli opracowania dwóch krajów koronnych, dawnej monarchii austro-węgierskiej, Bukowiny i Karynki. No, niemniej jednak widzę, że Bukowina, o ile się ukazała w postaci publikacji książkowej, to jest problem z udostępnianiem danych. Tych danych jakby ja nie mogłem się do tego dostać, więc ten problem terytorialny jest na pewno dużym problemem, obszar. Ja wyliczyłem mniej więcej, że gdybyśmy się wzięli za kataster i mieli ten zespół, który jest przy intensywnej pracy, byłoby to około 10-11 lat naprawdę intensywnej pracy, no ale przede wszystkim dodatkową barierą będzie rozproszenie i niekompletność zbiorów katastralnych. Ostatnio zwróciła się do mnie pani z Opawy, która właśnie działa na zlecenie tutaj zespołu austriackiego z Innsbrucka, gdyż właśnie jeśli chodzi o czeską część, bez problemu skompletowali kataster, natomiast w Polsce niestety nie skompletowali i te zbiory są bardzo rozproszone, a projekt kończy się im w 2021 roku i wydaje mi się, że do większości tych materiałów nie dotrą. W związku z tym ta skala przestrzenna, no, przy tych założeniach projektu jest, myślę, że nierealistyczna. Kolejnym innym poziomem odniesienia może być części przysiłki i osiedla, części miejscowości, przysiłki i osiedla i na podstawie już danych publikowanych materiałów, takich masowych można to powiedzieć, to znaczy, które udostępniają dane dla miejscowości, można w niektórych próbować wydzielić i przypisać dane do poziomu osiedli. Tutaj macie Państwo przykład z roku 1890 roku w Wisły tej na Śląsku Cieszyńskim. I tam oczywiście posiłkując się Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych, Google Maps, można przypisać te dane w 1890 roku do przysiłków, no ale okaże się, że na przykład w roku 1910 te dane publikacji masowych odnoszą się tylko do dwóch części Wisły, Tokarni, która właściwie jest taką osobną częścią Wisły przez osadników z Ustronia zrobiona, jakby utworzona, no i Wisły jako jednej miejscowości. Także nie byłoby to w pełni porównywalne. Tutaj na pewno inspiracją dla nas była praca pani profesor Sojowej dotycząca Karpat Polskich. Tutaj pani profesor pokazała, że te dane można opracować i to jeszcze w dłuższym okresie czasu dla poziomów odniesienia przestrzennego rangi miejscowości. Około 2000 miejscowości dla Karpat Polskich. I oczywiście też w literaturze pojawiają się takie sugestie,
że w opracowaniach naukowych historycznych często są przywoływane nazwy geograficzne, ale o innym zasięgu przestrzennym lub jednostki, które dzisiaj nie istnieją. Czasami tworzy się sztuczne, pseudoadministracyjne jednostki odniesień przestrzennych. Integruje się na jakichś zasadach ciekawych, ale odbiorca ma problem z dowiązaniem własnych danych. No, dla geografów mapa jest podstawą dla analiz przestrzennych. No, istnieje potrzeba wizualizacji kartograficznej, a nie tylko zestawień tabelarycznych. No i przede wszystkim narzędzia systemów informacji geograficznej wspomagają takie łączenie. I my zdecydowaliśmy się wybrać do naszych rekonstrukcji jednostek przestrzennych mapę w skali 1 do 28800, która pokrywa zarówno Śląsk, jak i Galicję. Granice, jak Państwo widzicie, są wrysowane tutaj na tych mapach. Oczywiście problem jest, kiedy mamy gęstą szrafę krzyżową, która przedstawia rzeźbę terenu i ta granica gdzieś nam biegnie w stromych karpackich stokach ciemnych. Widać na tych arkuszach, że niektóre arkusze są wręcz szaro-czarne. I wtedy jakby rekonstrukcja tej granicy jest problematyczna, ale na pewno możliwa. Mieliśmy też, oczywiście prowadziliśmy badania na temat spójności tej serii mapowej, ponieważ spójność czasowa jest imponująca, natomiast można było się domyślać, że autorstwo poszczególnych arkuszy, to znaczy kto wykonywał dany arkusz, może wpływać na zawartość danych. Spójność jest imponująca. Mapa została wykonana w latach 1861-1864. Dla Śląska nieco wcześniej, w latach 30. i 40. XIX wieku. No, niemniej jednak jest to fantastyczne źródło do rekonstrukcji granic. Co prawda jest też mapa w skalach 1 do 100 tysięcy, zbliżonych do 100 tysięcy. No, niemniej jednak generalizacja tamtych granic naszym zdaniem jest znacząco większa niż z tej mapy, której pozyskiwaliśmy te dane. I tutaj jest przykład oryginału mapy bazowej 28800. Czerwone kreski wrysowane to jest właśnie rekonstrukcja granicy. Sprawdzamy to, czy ta powierzchnia, która obrysu jest zgodna z danymi statystycznymi. Można to sprawdzić właśnie z tą mapą zbliżoną do 1 do 100 tysięcy. No i ewentualnie w jakichś przypadkach można analizować to z katastrem, gdy dzieje się tam coś dziwnego, że nie możemy, bo czasami nawet na tej mapie 100 tysięcy, która jest bardziej przeglądowa i te granice są wyraźniejsze mimo wszystko, wyraźniej wyrysowane, czasami też są wątpliwości i to w obszarach zalesionych, górskich. No i rekonstruowaliśmy te granice. Tu jest taki przykład, też dane są udostępnione z pełnej rekonstrukcji tych granic Śląska austriackiego. I powstała do tego publikacja, która opisuje jakość tych danych i są dołączone do tego atrybuty społeczno-ekonomiczne, o tym zaraz powiem. No ale proszę zobaczyć, jakie mieliśmy przykłady. Tutaj są te granice. Granice oczywiście krajów koronnych są jednoznaczne w interpretacji. Te mniejsze powiatów czy gmin katastralnych już się mogą mylić z drogami, dlatego pomocne tutaj były przede wszystkim Państwowy Rejestr Granic, zarówno ze strony czeskiej, jak i polskiej. No, niemniej jednak na Ukrainie, ze względu na tą wolniejszą cyfryzację danych, tam pracowaliśmy na surowych danych, na surowym korzeniu, nie mając odniesienia i tamte dane były jakby weryfikowane tylko ze źródłami statystycznymi. I oczywiście nie było problemu, kiedy te granice pokrywały się z granicami współczesnymi, to znaczy, że granice po prostu się nie zmieniły. Były takie odcinki, właśnie tu jest przykład na Śląsku Opawskim, okolice Złotych Gór, kiedy przysiółek Skowronków, Lerenfeld,
został właśnie skorygowany współczesną granicą. To znaczy, wydaje mi się, że w latach 50. upraszczano ze względu pewnie na jakieś patrole, upraszczano przebieg tej granicy i rezygnowano z tych dziwnych załomów. Oczywiście to mogły być względy ludnościowe, ale ta granica jest uproszczona geometrycznie w porównaniu z tą granicą XIX-wieczną. No, bywały też przypadki, kiedy na przykład przebieg Odry jest wyregulowany, czyli ta dzisiejsza żółta granica, a historycznie bieg mniej więcej w korycie rzeki. Oczywiście, o ile się to dało, robiliśmy takie korekty. To są drobiazgi, ale w niektórych przypadkach miały znaczenie. To też powiem, na przykład w Krakowie pomiędzy gminami katastralnymi to już były rzędy sporo hektarów, jeśli Wisła zmieniała jakby przebieg. No, w niektórych przypadkach odwoływaliśmy się do katastru, żeby wydobyć jeszcze tam dodatkowe jednostki. Na Śląsku udawało nam się jeszcze dotrzeć do mniejszych części miejscowości. Tam były bardzo często kolonie niemieckie, w związku z czym na podstawie jeszcze czegoś dokładniejszego niż kataster, czyli szkiców indykacyjnych, staraliśmy się obrysować pewne fragmenty miejscowości, które jeszcze nam zwiększały taką rozdzielczość przestrzenną. Nie zawsze jest to możliwe, to sobie zdajemy sprawę. I na przykład powstał Atlas Pomorza Zachodniego historyków Chojeckiego i Włodarczyka, świetny atlas. Niemniej jednak tutaj panowie mi powiedzieli, że oni zrezygnowali z pozyskania granic i po prostu posiłkowali się punktami, czyli każda miejscowość była zamieniona na punkt, a na przykład dla utworzenia mapy gęstości zaludnienia tworzono poligony Thyssena, które były odpowiednikiem właśnie tych jednostek administracyjnych. Tutaj był problem z wiarygodnym podkładem kartograficznym. No i tu jest cała, jeśli wniknąć w jakby proces wydzielania tych jednostek, to trzeba się odnieść w ogóle do organizacji podziału administracyjnego Galicji i Śląska Austriackiego. On był podejmowany w wielu pracach, zarówno historyków, jak i prawników, ale generalnie można przyjąć, że najniższymi jednostkami przestrzennymi, do których odnoszą się te źródła masowe, publikowane właśnie w postaci zbiorczych wydawnictw, były gminy katastralne, czy też gminy administracyjne, inaczej nazywane gminami politycznymi, i obszary dworskie. No, wcześniej były to tak zwane dominia. Natomiast my skupiliśmy się na gminach katastralnych, no bo ten nasz przekrój czasowy akurat zbiega się z tym, że zaprowadzono kataster austriacki, czasami nazywany katastrem galicyjskim, i tutaj to pomogło bardzo uporządkować te jednostki organizacji przestrzennej. I generalnie tych jednostek w Galicji, gmin katastralnych, jest wyliczone, że było ich blisko 6 tysięcy. Na Śląsku Austriackim około 400-500 jednostek. I jakby naszym celem było właśnie rekonstrukcja tych granic katastralnych. Te granice katastralne były o tyle dobre, że one w tym czasie panowania austriackiego rzadko zmieniały swój zasięg, rzadko zmieniały się te granice, czyli te jednostki były stabilne, i to też zwraca uwagę pani profesor Sojowa, że w niektórych zachodnich państwach jednak jest łatwiejsza rekonstrukcja ze względu na właśnie utrzymywanie się tych granic podziału jednostek administracyjnych. I pierwszym takim przykładem, który państwo widzą, to jest taki przykład, powiedzmy sobie, zależność.
że jeśli mieliśmy gminy administracyjne i obszary dworskie w jednej gminie katastralnej, bo jedna gmina katastralna składała się z gminy, na ogół z gminy administracyjnej i obszaru dworskiego, to tak jak w przypadku Zakopanego, te obszary się pokrywały. Jeśli właściciel dawnego dominium, dominia poprzedzały dwory, czyli to był pan, tak właściciel wsi, przystępował do związku gminnego, to obszar gminy katastralnej mógł się pokrywać z obszarem gminy administracyjnej, czego przykładem są Jawiszowice koło Oświęcimia. No są przykłady bardziej skomplikowane i nie chcę tutaj ich omawiać zbyt szczegółowo. No w każdym razie te zależności między obszarami dworskimi, administracyjnymi i gminami katastralnymi mogą być bardziej skomplikowane niż jeden do jednego. Czasami bywa tak, że część gminy administracyjnej i część gminy katastralnej jeszcze należą do innych miejscowości. Generalnie można ustalić taki schemat podziału administracyjnego zarówno Galicji i Śląska Austriackiego, że są gminy katastralne, polityczne, one składają się na powiaty sądowe lub powiaty polityczne. Te z kolei jeszcze we wczesnym okresie tworzyły cyrkuły. Później z tych cyrkułów zrezygnowano, czyli zrezygnowano z trójstopniowego podziału na cyrkuły, powiaty i gminy na rzecz tylko powiatów i gmin. Oczywiście jest jeszcze kraj, ale kraj to Galicja i Śląsk, czyli ten najbardziej ogólny poziom. No i tutaj Państwo widzicie, co nam wyszło z tych granic Śląska. Tutaj rekonstrukcja tych granic jest z błędem różnic powierzchni kilkuprocentowym. No, czasami bywa to większy błąd. W przypadku Krakowa to, co Państwu mówiłem, że w przypadku na przykład meandrów Wisły niektóre części gmin katastralnych przechodziły w inne gminy katastralne. Też w Krakowie tutaj zrekonstruowaliśmy, no Kraków dawny się składał z gmin katastralnych. Tutaj macie Państwo właśnie gminy katastralne po lewej stronie na mapie. Po prawej stronie podział administracyjny współczesnego Krakowa, który jakby byłby podzielony według podziału administracyjnego z 1900 roku. Widzicie Państwo, do Kraków składał się z kilku powiatów, nie mówiąc już właśnie o tych gminach katastralnych. To jest bardzo ciekawa sprawa. Artykuł ten mamy w przygotowaniu, który jakby udostępni te wszystkie granice z Galicji, ale zwracam uwagę, że jest bardzo ciekawa sprawa odnośnie danych statystycznych dotyczących Krakowa, tego początkowego okresu, połowy XIX wieku. I na to zwracali uwagę historycy. Tutaj profesor Wnęk podaje informację, że gęstość zaludnienia Krakowa jest kwestią sporną ze względu na przyjmowanie przez poszczególnych badaczy różnego obszaru miasta. I na przykład inny historyk, profesor Zamorski, podaje, że w 1869 roku, co sprawdziłem i macie Państwo zrzut po prawej stronie, gęstość zaludnienia miasta wynosiła 3764 km2, natomiast gmina katastralna Krakowa miała 833 km2, więc ta gęstość przy stanie ludności i przy tej powierzchni byłaby 5982 osoby na kilometr kwadratowy. Mamy pewną hipotezę, skąd się to wzięło, ponieważ w latach 50. było jeszcze spore zamieszanie z właśnie reformą administracyjną i być może te informatory statystyczne Galicji wydawane, no trzeba nieznacznie skorygować i to nie tylko dotyczy Krakowa, ale też kilku innych powiatów, zwłaszcza na Ukrainie, ale sprawdzamy to. No, generalnie te powierzchnie da się bardzo ładnie pogodzić z danymi statystycznymi. To są rzędu różnice, da się te zrekonstruować do nawet poniżej 1%, chociaż nie zawsze tak jest. To jest taki przykład może bardzo optymistyczny, ale to też nie jest różnica na przykład 5, 6 czy 7%, jak niektórzy na przykład granice powiatowe robią z właśnie historyków austriackich, zespołów austriackich.
Generalnie my poradziliśmy sobie bez problemu ze Śląskiem i to co 10 lat w przekrojach czasowych, te dane są wszystkie dostępne. To Państwu pokazuje, że to jest właściwie efekt finalny naszej mapy podziału administracyjnego Galicji na rok 1855, gdzie tymi grubszymi liniami są jeszcze wyróżnione cyrkuły, tymi kolorami są powiaty, no i w środku są jeszcze nasze gminy katastralne. Z każdą taką publikacją jesteśmy proszeni o gruntowną weryfikację tych naszych danych. Tutaj sprawdzaliśmy właśnie, wspomniałem Państwu, że niektórzy wyróżniają jednostki pseudoadministracyjne. Tak zrobili Czesi. Akurat połączyli też część pruską Śląska z austriacką w ramach jednostek. To już bardzo komplikuje dołączanie swoich danych. Natomiast gminy katastralne, jeśli wyróżnimy je nawet dla XIX wieku w oryginalnym kształcie, to możemy na przykład podpiąć dane teledetekcyjne i analizować, mieć odniesienie XIX wiek, współczesność w pewnych jednostkach odniesienia przestrzennego, a nie sztucznych, które właśnie mają ograniczoną jakby żywotność i umiejętność, i jakby możliwość dowiązania danych. Tutaj porównywaliśmy te dane z danymi udostępnianymi przez Austriaków. To też oni korzystali z nieco innych źródeł. Nasze granice to są granice czerwone, austriackie są żółte. No i można zobaczyć właśnie, że porównywaliśmy i zarówno rozwinięcie tych granic, jak i układ. W jednym z artykułów mieliśmy właśnie, które udostępniał dane o Śląsku, mieliśmy prośbę o dołączenie tych danych do danych austriackich, do projektu HistoGIS. Natomiast ja pokazaliśmy recenzentowi, że jednak trochę się to mija z celem. Na dole jest granice Bielska-Białej właśnie zrobione przez zespół austriacki, a u góry właśnie podział Bielska zrobiony w naszym projekcie. Tutaj widać nawet, że część Bielska wychodziła poza Białą. To znaczy, jeśli Państwo znacie Bielsko i znacie Koszary, które są w okolicach centrum handlowego Gemini, i one właśnie są współczesnymi Koszarami, to Bielsko przechodziło też na drugą stronę Białej w tej części. I to potwierdził mi pan dyrektor z muzeum w Bielsku, że rzeczywiście to jest taka ciekawostka. No i generalnie pokazując recenzentowi zagranicznemu te dwa obrazy, no to jakby pozbyliśmy się tej konieczności dołączania do innych danych. No te dane udostępniliśmy dla przeszło 40 cech społeczno-ekonomicznych. Na przykład są domy zajęte, niezajęte, kilka rodzajów wyznań, rozwiedzeni, niezamężni i tak dalej. Także możecie Państwo korzystać. Recenzent na pewno, co miał rację, wymusił, oczywiście każdy recenzent ma rację, ale wymusił na nas udostępnienie dobre metadanych do pliku, czyli danych o danych, i zrobiliśmy też właśnie do każdej cechy pliki XML, przepraszam. To są dane, które zawierają właściwie dokładne strony źródeł, z których czerpaliśmy te dane, i tak wygląda opis według standardu ISO. Bo często w danych historycznych jest ten problem, że tych danych może być dużo, natomiast nie wiemy skąd się wzięły i na jakich podstawach zostały zrobione. Natomiast my mamy te dane wszystkie uzupełnione i udostępnione, także można sprawdzić dokładnie, że te dane o domach Occupy zajętych były ze stron 156-159 tego wydawnictwa. Sprawdzaliśmy też dane dotyczące, jak te dane się sumują dla gmin katastralnych i dla powiatów. I tutaj macie Państwo taki wykres dla przekrojów 10-letnich, że te dane właściwie wszystkie układają się w 100%, czyli dane do danych, dane z różnych publikacji poziomu katastralnego i powiatowego da się właściwie zsumować ze zgodnością 100%. Oczywiście są ekstrema, wyjątki, ale to są naprawdę dobrej jakości dane, dobrze opracowane dane, bo tutaj
pewne refleksje mi się też nasunęły, ale to jeśli będzie czas, to powiem. Jest też problem oczywiście z dopasowaniem nazw miejscowości. Tutaj widzicie Państwo, że nawet pozorna miejscowość Cisownica może przybierać różne nazwy. Cajslowic może być pisana z Gross, Klein, to zmienia jakby układ i czasami trzeba robić takie zestawienia tych właśnie nazw miejscowości w wersji czeskiej, niemieckiej, one były podawane. Tych danych jest mnóstwo, zwłaszcza dotyczące powiatów. Tutaj koledzy historycy zwłaszcza chcieli opracować powiaty dotyczące koni. Jest kilkanaście cech dotyczących koni, klaczy oźrebionych, nieoźrebionych, wałachów i tak dalej. Także jest tego dosyć sporo. Oczywiście porównujemy też, patrzymy, jak te dane się mają spisowe do danych kartograficznych, to znaczy dla niektórych przypadkach mamy pozyskane obiekty i patrzymy, jaka jest różnica w procentach, na przykład w lesistości, oczywiście uwzględniając, że trochę to są inne momenty czasowe. Można tworzyć różnego rodzaju podziały administracyjne. Tu jest przykład podziału Śląska na gminy sanitarne, czyli takie, które posiadały dostęp do lekarza. Te gminy, jeśli obejmowały kilka miejscowości, były dystryktami sanitarnymi. Widać, że Śląsk Cieszyński nie miał dużo dostępu do lekarza w roku 1900 roku. A na przykład tu jest podział na parafie w 1900 roku. Wisła przykładowo należała do parafii w Ustroniu. Potężną parafią była parafia w Skoczowie i tak dalej. No, często są wykorzystywane w rekonstrukcjach różnego rodzaju powiaty. No ale powiaty, tak jak Państwu mówiłem, są ryzykowne, ponieważ powiaty, granice powiatów się zmieniły, ale jest na to właśnie sposób. Jeśli wychodzimy od granic katastralnych, to możemy to łączyć i patrzeć, które części, które miejscowości się gdzie odłączały i w ten sposób jakby mieć ten przepływ danych, że na przykład z powiatu myślenickiego do powiatu nowotarskiego odłączyły się miejscowości Chabówka, Ponice, Rokiciny, Rdzawka, Sieniawa, w sumie 60 km kwadratowych, na przykład do powiatu myślenickiego przyłączono Budzów z powiatu wadowickiego, Brzączowice i Zasań z powiatu wielickiego. Także można sobie prześledzić, mając te granice katastralne, potem agregując je w powiaty, bo są takie spisy, można prześledzić dokładne te granice powiatów. No i tutaj jeszcze powiem, bardzo podziękuję studentom, którzy włączali się i którzy są zainteresowani w opracowanie tych danych. Czasami zdarza się student, który chce sięgnąć po takie dane i tutaj jest przykład pana, jest podpisany pana Jakuba Łodzińskiego, który opracował w takiej manierze germańskiej udział grekokatolików na przykład w powiecie jarosławskim. W wersji barwnej, w wersji czarno-białej. My udostępnimy te wszystkie dane jeszcze w postaci geoportalu. Tak wygląda nasz aktualny stan geoportalu. Tak on będzie wyglądał, to znaczy będą odniesienia do źródeł, będą mapowe, możliwość selekcji i wyboru i podejrzenia danych statystycznych. No i też będą dane tabelaryczne tych danych. My i koledzy z historii opracowaliśmy prawie 10 tysięcy stron. Na pewno to wszystko udostępnimy w postaci, część będzie wizualizowana, no ale szaleństwem by było pokazywanie wszystkiego, ponieważ nie ma na to miejsca na pulpicie ekranu dla odbiorca, by mógł się w tym pogubić, dlatego będzie kilkanaście lub kilkadziesiąt mamy wybranych w zależności od momentu czasowego cech społeczno-ekonomicznych. Reszta będzie jako tabelki do dołączenia do granic. Także jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, no to będzie sobie mógł dołączyć. Oczywiście jest problem, jeśli będzie miał dołączyć dla gmin katastralnych, ale co do powiatów, to myślę, że to będzie dosyć proste. I serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie mnie.